Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy mieszkańcy Szczecinka, drodzy parafianie, przed nami 1 stycznia, niedziela, nowy rok 2017. Jaki ten rok będzie, co ten rok przyniesie, tego nikt z nas nie wie. Na początku nowego roku składamy sobie po prostu życzenia. Życzymy sobie zdrowia, szczęścia, szczęśliwego nowego roku. Choć to życzenia takie świeckie, ale myślę, że nie są złe, gdzieś wypływają z głębi naszych serc. Natomiast jako ludzie wierzący winniśmy wchodzić w ten nowy rok, w tą nową rzeczywistość w perspektywie wiary. I dlatego myślę, że u progu tego nowego roku trzeba nam, jako ludziom wierzącym, spojrzeć i dostrzec trzy rzeczywistości. Pierwsza z nich to czerwony kolor na naszych kartkach w kalendarzu. Będziemy wymieniali nasze kalendarze z 2016 roku na 2017 i wśród czarnych liczb pojawią się czerwone. Czerwone, które oznaczają dni wolne od pracy, niedzielę, dla nas, dla chrześcijan, również dni świąteczne, święta i uroczystości. Warto na początku tego roku zrobić sobie postanowienie, by móc w pełni przeżywać swoją chrześcijańską wiarę, pielęgnować ją, rozwijać i chcieć uczestniczyć w pełni w tych wszystkich wydarzeniach, które Bóg przed nami stawia. Druga rzeczywistość, o której trzeba nam w nadchodzącym roku pamiętać, to Boże błogosławieństwo. Pięknie o tym mówi liturgia nadchodzącej niedzieli, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, czytanie z Księgi Liczb, kiedy Bóg mówi: niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Te słowa pełne nadziei oznajmiają nam one to, że Bóg nieustannie nad nami czuwa i chce nam towarzyszyć również w nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach nadchodzącego roku. Warto o tym pamiętać, mimo może różnych obaw, prognoz niepokojących odnośnie ekonomii, sytuacji finansowych, czy też trudności, które pojawiają się w naszej codziennym życiu. Obok naszych granic rozgrywają się dramaty terrorystyczne, zamachy we Francji, w Niemczech, za wschodnią granicą wojna w Iraku czy w Syrii. To wszystko może napawać nas niepokojem, a Bóg mówi, że będzie miał nad nami pogodne oblicze, że chce nam błogosławić. Bo Jego obliczem jest błogosławieństwo, jest obdarzanie nas dobrocią, łaską. I to są słowa pełne nadziei. Warto o to błogosławieństwo się modlić, o to błogosławieństwo prosić. Warto również to błogosławieństwo przedłużać na naszych bliskich. Powrócić do starych zwyczajów, by nasze babcie czy matki czyniły znak krzyża na czole swoich dzieci czy wnuków. Modlić się o to, ale również i wypraszać, by to błogosławieństwo gdzieś dotykało głębi naszych serc i naszych bliskich. Owocem tego błogosławieństwa jest Maryja, Święta Boża Rodzicielka, której uroczystość będziemy przeżywali tej niedzieli. To właśnie na niej spełniły się obietnice Boga, proroków, którzy przepowiadali jej przyjście, a wraz z nią również pojawienie się Zbawiciela. Trzecia rzeczywistość, o której winniśmy pamiętać w nadchodzącym roku, to pokój. 1 stycznia to kolejny 50. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Chcemy dostrzec nie tylko to, co się dokonuje złego i strasznego w naszej rzeczywistości, a powodowane jest siłami żywiołów, ale również dostrzegamy, że wiele zła, zamachy terrorystyczne, wojny, konflikty wynikają z nienawiści ludzkiego serca. Dziękujmy Panu Bogu, że pokój panuje w naszej ojczyźnie, ale też tworzmy rzeczywistość pokoju. Prośmy o ten pokój i ten pokój wprowadzajmy. Błogosławieni czyniący pokój. Niech to pragnienie pokoju przepełnia nasze serca i niech sprawia, by ten pokój emanował również z naszych serc na naszych bliskich. Wchodźmy w ten nowy rok, w tą nową rzeczywistość pełni nadziei, optymizmu, że Boże błogosławieństwo nad nami czuwa. Przed nami, chrześcijanami, rok dawania świadectwa. Idźcie i głoście. Może nie tyle słowem, ale bardziej postawą swojego życia, swoim zachowaniem, uśmiechem, gestami. Czyńmy miłość i w ten sposób dawajmy świadectwo swojej wiary. Amen.